Cześć, witajcie już w 24 dniu wiosennego wyzwania poliglotki. Jednym z zadań wyzwania, zarówno w tej edycji, jak i w tej listopadowej, było robienie czego się lubi, co nas interesuje właśnie w tym języku. I w poprzedniej edycji to było na przykład gotowanie lub cokolwiek innego, a w tej edycji mówiłam o tym, żeby sobie na przykład przesłuchać chociażby wywiad z jakąś osobą znaną, którą my bardzo lubimy i która pochodzi z tego kraju, którego języka się uczymy. I na ten temat Wam chciałam dzisiaj właśnie troszkę powiedzieć. Otóż, jeśli robicie to, co lubicie w języku obcym, to zwracajcie uwagę oczywiście na ten język, żeby to nie było tak, że bierzecie jakiś przepis i gotujecie i później o tym zapominacie. Tylko naprawdę, jeśli tam się pojawiają nowe słówka, to wypiszcie je sobie, zapamiętajcie je sobie, jeśli się pojawiają ciekawe zdania i szczególnie dotyczące właśnie kroków, które się wykonuje podczas przygotowywania jakiejś potrawy, a jeśli lubicie gotować, to są to dla Was również interesujące zdania, wyrażenia. Tak samo jeśli słuchacie jakiegoś wywiadu, to też starajcie się wysłyszeć różne takie ciekawe rzeczy, które te osoby mówią. Nie tylko ciekawe, jeśli chodzi o treść, ale oczywiście treść też Was powinna interesować, no bo jeśli Was nie interesuje, to bez sensu jest to wtedy oglądać. Ale różne takie wyrazy, wyrażenia, które są dla Was nowe, które wysłyszycie, a które są fajne i które mogą Wam się kiedyś przydać. I teraz słuchajcie, jak to robić, jeśli oglądamy jakiś wywiad i kompletnie z niego nic nie rozumiemy. Oczywiście tak się może zdarzyć, szczególnie jeśli ktoś jest na niższym poziomie. Jeśli ktoś jest na poziomie zerowym, to jedyne, co może zrobić w takim przypadku, to słuchać naprawdę w tym wywiadzie, starać się wysłyszeć takie wyrazy, które już zna, bo nie wiem, czy tutaj w ogóle coś więcej będzie można z tym zrobić, chyba że to jest oczywiście język pokrewny do tego, który ta osoba już zna, to wtedy oczywiście zrozumie dużo więcej i już będzie mogła dużo lepiej nad takim wywiadem na przykład pracować. Ale jeśli znacie ten język już tak na poziomie na przykład B1, czy nawet troszkę mniej, to spokojnie już możecie coś takiego obejrzeć i jeśli obejrzycie to pierwszy raz, to będzie się Wam wydawało, że kompletnie nic nie rozumiecie. Właściwie będzie to prawda. Ale nic w tym strasznego, ponieważ możecie to obejrzeć drugi raz, trzeci, czwarty, piąty i zacząć pomału wyłapywać te wszystkie słówka, które już znacie. Za każdym kolejnym razem, kiedy będziecie oglądać to nagranie, będziecie w stanie wysłyszeć coraz więcej. Będziecie w stanie wysłyszeć ten wyraz, który już wcześniej wysłyszeliście i również to, co go otacza i będziecie w stanie sobie również złożyć to wszystko jakoś w sensowną całość. Może nie wszystko, nie 100%, ale naprawdę bardzo wiele. Ważne w tym zadaniu jest to, żeby się nie zniechęcać już na początku. Żeby sobie nie pomyśleć, nie, ja nic nie rozumiem, to jest bez sensu, nie będę tego robił. Przesłuchajcie, dajcie sobie szansę na zrozumienie tego. Przesłuchajcie nie 5 razy, tylko 10. Jeśli 10 nie starczy, to 20. Jeśli 20 nie starczy, to 30. I jeszcze jedna ważna rzecz tutaj. Nie stresujcie się przy tym. Nie myślcie sobie, ja to koniecznie muszę zrozumieć, bo jak nie zrozumiem, to znaczy, że w ogóle jestem beznadziejna. Jeśli jesteście na takim dosyć niskim jeszcze poziomie z językiem, to możecie sobie wziąć jedno takie wideo na całe wyzwanie i słuchać tego nagrania każdego dnia, zanim przeskoczycie do jakiegoś innego nagrania. Oczywiście bez sensu by było, gdyby to było jedno zadanie robione przez całe wyzwanie i cały czas jedno i to samo. Bo to oczywiście nie na tym polega, ponieważ robimy różne rzeczy. Chodzi tutaj właśnie o tę różnorodność, ale oprócz tego, że codziennie wykonujecie takie różne zadania z listy, możecie dodatkowo słuchać sobie zawsze jednego tego samego nagrania każdego dnia. I tutaj oczywiście dobra rada jest taka, że im jesteście bardziej początkujący, tym to nagranie powinno być krótsze. Także nie rzucajcie się koniecznie nagranie na przykład godzinne albo 20-minutowe. Weźcie sobie na przykład tylko 5 minut. I nie mówcie na przykład, że nie możecie, ponieważ nie ma takiego krótkiego nagrania. Można sobie wziąć nagranie dłuższe i wziąć sobie stamtąd na przykład pierwsze 5 minut. Także to tyle w tym temacie. Mam teraz takie wrażenie, że się strasznie w tym nagraniu nagadałam. Pod filmem jak zwykle znajdziecie link do sponsora naszego wyzwania, czyli portalu iTalki, który jest portalem zrzeszającym ludzi ulubiących się uczyć języków obcych, uczących się języków obcych, na którym można poszukiwać nauczycieli do języków, partnerów do wymiany językowej, oczywiście z całego świata i można się z nimi komunikować z domu za pomocą Skype'a. Także trzymajcie się, uczcie się, nie zniechęcajcie się. No i do zobaczenia jutro. Pa, pa!